Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Błażej z kanału Gierha Wielkopolska. Dziś mamy akcję kukurydza. Co prawda to już jest druga pryzma, którą robimy i ostatnia. Skoszone zostało około 3,40 hektara. Ubijamy już w poprzek. Jeżdżę sobie case'em JX90 z turem na jałowych obrotach. Skrzynia druga, bieg pierwszy i sobie tak jeżdżę góra dół i stwierdziłem, że nagram coś dla was, takie nudne co prawda, bo nic się więcej nie będzie działo, tylko będę jeździł góra dół, przód tył. Jeszcze mianowicie chcę powiedzieć, mamy dzisiaj 24 września 2021 roku. Pierwszą pryzmę robiliśmy dokładnie 2 tygodnie temu. To był 10 września. Troszeczkę się pośpieszyliśmy z tamtą pryzmą, ale mamy deficyt, mamy brak. Kiszonki już z tamtego roku już nie mamy, od bodajże od gdzieś 3 miesięcy prawie. Lepiej, gdzieś od kwietnia już nawet nie mamy. Uratowaliśmy się jednym samochodem muta. To jest produkt uboczny z browaru po piwie. I co mogę powiedzieć? Dopiero teraz wam coś nagrywam, bo tak to było szybko, wszystko w biegu. Tu jeszcze drugiego wuja robiliśmy. W sumie już jeżdżę po pryzmie od dzisiaj, od godziny 9 rano, a mamy godzinę 17, wpół do 18 w sumie. I cóż, podgarnięte boki, z przodu też podgarnięte, żeby wszystko ładnie było zakończone. Pomierzone, folia kupiona, ale niestety mamy taki dzisiaj mocny wiatr dość i raczej tego nie będziemy przykrywać. Jeszcze pogodę sprawdzimy, czy zapowiadają opady na noc, bo jak zapowiadają opady na noc, to gdzieś może późnym wieczorem, jak to trochę ucichnie ten wiatr, przykryjemy, bo szkoda by było, żeby się tyle towaru zepsuło. Pryzma, nawet dokładnie nie wiem jaka jest długa, bo ja nawet nie mierzyłem, tylko tak szybko z doskoku doleciałem, żeby podwalić tu boki, jeden, drugi bok. I cóż, no ta pryzma jest zrobiona metodą tradycyjną, a tamtą poprzednią z 3 hektarów sianą wcześniej w czystym plonie mieliśmy w technologii, to shredlage, co to jest niby nowość na polskim rynku. Co prawda dopłacaliśmy 100 zł do hektara do sieczkarni, ale czy to się opłacało dla bydła opasowego, sprawdzimy, ale moim zdaniem to jest bardziej technologia przystosowana do hodowli bydła mlecznego. Jak mi tłumaczył operator sieczkarni, że tu jest masa cięta i ona cała przechodzi przez gniotownik. Tak mi tłumaczył operator, ale dokładnie na jakiej zasadzie to działa, to wam nie powiem. Musiałbym się też w to trochę zagłębić, ale jakby to jest to w miarę, mówię, to jest typowo technologia pod bydło mleczne. Czy przy opasach to będzie miało jakieś znaczenie? Wątpię.
Co jeszcze tu mogę powiedzieć? Woziły trzy zestawy, same case'y, więc firmowo lecimy. Woził 51-40 Pro, wersja limitowana, 5000 sztuk niby wyszło tego. Pod jakim względem 5000, co one miały innego w sobie, nie powiem wam dokładnie. Z Forsznitem T88. Wszystkie jeździły z Forsznitami T88. Drugi zestaw, jaki jeździł, to Case MX. MX Maxum, jak zwał, tak zwał, 110 i Case MX 135. Sieczkarnia oczywiście Jaguar 840. Tego trochę ta starsza jeszcze. No i mówię, no u nas się uwinęli szybko, 3 hektary blisko domu. Chwila, moment, wózek był pełny z powrotem. I tak naprawdę, no nie wiem za bardzo co wam mówić. W tym vlogu mówię, no tak na szybko coś nagram z pryzmy, żeby nie było. Dawno też zresztą filmu na kanale nie było, bo ostatni to był zbieranie słomy i to był jeszcze ten krótki film. Mamy pryzmę, ja wiem, około 1,60 m wysoką, 1,70 m w maksie. Rozgarnięte już teraz, tylko mówię, boczki ubijam, przejeżdżam przez całą pryzmę. Jeżdżę sobie tam, ciągnik ma około 600-750, dochodzi nawet do 900 obrotów, jałowe obroty. Wiadomo, tak skacze, za dużo gazu też nie dodaję, bo on się wdrapuje. Tak jak mówiłem, jeżdżę sobie na skrzyni dwójce, bieg pierwszy. I tak sobie jeździmy, góra dół, przed tył, góra dół, przed tył. Idzie usnąć, ale móc to móc, trzeba zrobić. Trzeba ubić, żeby ładnie się kisiła, żeby do odpadu dużo nie było, nie psuło się. Tutaj kukurydza zielona jeszcze była, zielona. Już tam było trochę przyschnięte. Maksymalnie około 10-15% swojej masy. Ziarno twarde, nie mleko. Znaczy, no to jeszcze do ziarnówki, no to wiadomo, to jeszcze brakowało dosyć dużo. Ona by jeszcze musiała stać, a stać, żeby ona sobie doschła ładnie, ziarno już stwardło. Na kiszonkę moim zdaniem była faza odpowiednia. Teraz to już u nas ogólnie kiszonki na spokojnie, nikt się nie rwie, nie ma takiego bum jak w tamtym roku, że nagle wszyscy koszą, bo schnie szybko. W tym roku wszystko na spokojnie. Też po prostu ta firma co nam robiła, też sami mówią, że to wszystko na spokojnie w porównaniu do tamtego roku, to naprawdę to dosyć też późno ruszyło, bo przecież co, w tamtym roku koniec sierpnia, nawet już niektórzy od połowy sierpnia zaczynali, a w tym roku to początek września to jeszcze taki był, naprawdę takie wyjątkowe osoby, które gdzieś gorsza ziemia, która już bardziej doschła, to już kosili. A tak to wszystko jeszcze ile kukurydzy przecież stoi. Wiadomo, niektórzy zostawiają już na ziarno, bo jak nie mają potrzeby, nie mają bydła, no to wiadomo, po co mają to robić na kiszonkę. W tym roku też dużo osób, na przykład jak w tamtym, posiało kukurydzę, żeby sprzedać na pniu, ale nie będzie po prostu wzięcia na to, bo kukurydze ładne u nas w okolicy naprawdę porosły. Też wody nie brakowało, nawet te, które były później siane,
to one też ładnie doszły, wyrosły, kolbę ładną nawiązały, więc naprawdę ci, co posiali z myślą o to, żeby ją sprzedać na pniu, no to będą kosić na ziarno, bo u nas w okolicy gospodarze mają taki areał, że im wystarczy. Tym bardziej, że w tym roku materiału z kukurydzy jest dużo, naprawdę dużo. I tak, co wam będę mówił? Pokazałbym wam tą pryzmę, ale jeździmy, z tyłu mamy słońce. I tak trochę ciężko będzie coś zobaczyć, ale pokażę wam. O, tam się ciągnie od samej przyczepy aż dotąd, więc ładnie długa. Mówimy, pierwsze skosimy, nie będzie dużo materiału. Pryzma będzie miała maksymalnie 30 metrów długości. I chcieliśmy tak około na 10, nawet nie, no 10 metrów szerokości. Znaczy o, na folię 10. Ale jak już zaczęli wozić, się zrobiło naprawdę tyle materiałów. Ta kupa tak szybko rosła, ta pryzma, że stwierdziliśmy, że robimy długą i też szerszą, bo tam jest stóp, z jednej strony jest młoto, więc chcieliśmy też zostawić przejazd na to, żeby obsypnikiem to obsypać. No ale jak już materiału tyle zaczęło być na się robić, gromadzić na tej pryzmie, to nie szczędziliśmy miejsca i sobie ręcznie na spokojnie przykryliśmy, też mieliśmy czas, bo to w piątek robiliśmy, w sobotę na spokojnie sobie przykrywaliśmy, mieliśmy czasu dużo i tak się szybko owinęliśmy, bo byliśmy po ziemię, jak staw kopaliśmy, mieliśmy taką też pryzmę ziemi, byliśmy, przywieźliśmy dwie przyczepy, które sobie na pryzmę wrzuciliśmy, trochę tam grabiami, szpadlem rozgarnęliśmy i jak ta lala przykryte, tamta pryzma będzie pierwsza pasiona, ta będzie zostawiona na może do lata, może nawet i z tamtej wystarczy do następnej kiszonki, więc ta będzie już okryta folią malarską. Pierwsza warstwa, druga warstwa pójdzie folia na silosy, czyli do kiszonek. No i później jeszcze pójdzie siatka zabezpieczająca przed ptactwem. Więc to będzie już na, można powiedzieć, nawet na lata pryzma. Wiadomo, jak nawet tamtej zostanie do następnej kiszonki, a areał będzie podobny, jeżeli rok będzie sprzyjający jak ten, to wiadomo, skoro ona już będzie tak dobrze, ta będzie pryzma przykryta, to ona niech sobie jedzie. Spasie się ją za 2 albo za 3 lata, jej nic nie będzie, jest dobrze ubita. Najważniejsze, że powietrza nie zostawić, bo to wiadomo, będzie się psuło. Jest powietrze, wiadomo, coś tam soku puści, trochę usiądzie, więc po prostu będzie to tak wyglądało. Już mi ciągnik na jałowych obrotach nie chce wchodzić pod tą pryzmę, tam było stromiej, ale wchodził, a tu nie chce wchodzić. Dobra, w tym vlogu by było na tyle, mamy i tak 14 minut, nikomu się nie będzie też chciało oglądać. Z samego jeżdżenia przed tył, nic się nie dzieje. Także to by było na wszystko, na tyle, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i do następnego, trzymajcie się, cześć.